Chciałbym zapytać o kwestię, której no nie da się nie zauważyć, oglądając pierwszą czy drugą edycję Down the Road. Mianowicie jesteś dla bohaterów zdecydowanie najważniejszą osobą na planie, ale drugą osobą jest z tych najważniejszych, wydaje mi się, jest osoba nieobecna, Martyna. Oni bardzo często ciebie o nią pytają. Jak ty na to reagujesz? Czy już masz jakiś przyjęty klucz, jak odpowiadać na takie pytania i jaka to jest emocja? Nie, nie mam żadnego klucza, bo oni za każdym razem mnie zaskakiwali. Rozmawialiśmy o czymś tak bardzo odległym, wydawało mi się, od sytuacji, w której można wspomnieć Martyna, że w ogóle kompletnie o tym nie myślałem, oni mi zawsze wyskakiwali z tym, nie stąd, nie zowąd. Ostatnio Janek na przykład przedstawił mnie jako, a to jest Przemek, mąż Martyny, prawda? W ten sposób zostałem przedstawiony. Bardzo często rzeczywiście Martyna przez bohaterów jest przywoływana i przywoływana. Na szczęście emocjonalnie nie mam kłopotów z zazdrością, bo gdybym miał, to mógłbym się poczuć zazdrosny, bo miałem czasem wrażenie, że ten Martyna jako taki duch cały czas unosi się nad nami i odbiera mi show. No ale faktem jest, że po prostu była, każdego dnia była wspominana i każdego dnia moja ambicja musiała sobie z tym radzić. I tak jak powiedziałeś, z takimi pytaniami od uczestników radzisz sobie spontanicznie i z wielką gracją, a czy jak otrzymujesz pytania o Martynę od dziennikarzy, to masz jakiś klucz, jak rozwiązać taką sytuację? Najczęściej jakby staram się mówić krótko, jakby nie... W szczegóły. Nie bez wchodzenia w szczegóły, prawda? Jakby bohaterowie Down the Road mają umiejętność, że trochę są w stanie mnie bardziej otworzyć niż dziennikarz, z całym szacunkiem. Natomiast... Więcej czasu. Być może tak, być może mieli więcej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, jakby elementy mojego życia prywatnego, osobistego, no to jeżeli już są takie sytuacje, że takie pytania się pojawiają, to ja nie mówię, że nie odpowiem, ale raczej nie odpowiadam na to z jakimś przesadnym entuzjazmem. No właśnie, bo tylko o tą emocję chciałem zapytać. Czy to jest zdenerwowanie, czy bardziej takie, a po co? Bardziej a po co. Bardziej to jest taka sytuacja, że zdaję sobie sprawę, że każda moja wypowiedź dotycząca mojego życia osobistego może zostać wyrwana z kontekstu i bardzo jakby tak oświetlona, prawda? I można nadać też to zupełnie inny takiej wypowiedzi sens, więc na wszelki wypadek wolę to robić dosyć syntetycznie i bez wdawania się w szczegóły.